To jest fach przejęty po moim ojcu. Dawno temu obserwowałem go przy pracy, pomagałem mu. Przepis jest prosty, ale mimo to jest to pewna tajemnica. Kiedyś wzory na opłatkach były bardziej bogate, bardziej barokowe, więcej było detali, ale w tym roku właśnie chciałem ten opłatek zmienić, ponieważ opłatek to jest również chleb. I ważne, żeby w tym czasie Bożego Narodzenia, Wigilii, nikomu tego chleba nie brakowało. Pomyślałem, żeby ten opłatek gładki, pusty, przypominał ludziom w tym roku o innych ludziach, którzy są potrzebujący, głodni. Dlatego też ten opłatek wymyśliłem. Pusty i gładki, ponieważ jest to symbol, że niektórzy ludzie żyją w biedzie, niedostatku. Tym opłatkiem można podzielić się dwa razy, bo raz przy stole wigilijnym z najbliższymi, a drugi raz z kimś ubogim, wysyłając SMS. Ty też możesz podzielić się opłatkiem dwa razy i pomóc w przygotowaniu wigilijnej wieczerzy dla najuboższych. Wyślij SMS o treści Wigilia pod numer 72052. Jeden SMS to jeden pełny talerz.